W miniony weekend na hali sportowej przy ulicy Partyzantów w Puławach odbywały się mecze rozgrywane w ramach 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów. Na puławskim parkiecie oprócz gospodarzy z Azotów wystąpili zawodnicy MKS Ustroń, Krakowiaka 85 Kraków oraz AZS Włocławek. Mecze odbywały się w piątek, sobotę i niedzielę w formule każdy z każdym. Juniorzy z Azotów okazali się niezbyt gościnnymi gospodarzami, wygrywając wszystkie mecze, co daje im awans do 1/8 finałów oraz możliwość organizacji tych rozgrywek, które zaplanowane są na weekend 3-5 lutego. Drugie miejsce, które również daje awans do kolejnego etapu, wywalczył UKS Krakowiak 85 Kraków. Piotr Pezda wystawił na boisko drużynę w składzie Michał Makara, Jakub Warowny, Piotr Juszczak, Kacper Czopek, Adrian Szczęśniak, Szymon Sekuła, Paweł Lis, Wojciech Włodarczyk, Paweł Ciupa, Łukasz Maraszkiewicz, Szymon Rybicki, Karol Warda, Mikołaj Urbanek, Bartosz Furtak, Ernest Czerski, Kuba Bereziński. Wyniki wszystkich meczów publikujemy na portalach ipuławy.pl oraz lpu24.pl.